jeżeli głowy wpadły do środka, to mogły się po prostu gdzieś tam zaklinować. Rozpoczęło się poszukiwanie głów. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj o seryjnym zabójcy, o Walterze R. To człowiek, który zabił kilkakrotnie. Biegły, który go badał, powiedział, że Walter R. myśli w ten sposób. W środku jestem ja, na zewnątrz są ludzie, których trzeba wykorzystać. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Walter R. ma pseudonim Brzytwa. Dzisiaj ma 81 lat, ale jak został zatrzymany 2 lata temu, w wieku 79 lat, miał przy sobie pistolet i narkotyki. Jego historia rozpoczyna się oczywiście dosyć wcześnie. To są lata 80. Wtedy w tych latach trzęsie półświadkiem w Wałbrzychu. Jest znanym tam przestępcą, kolejne wyroki, kolejne przestępstwa. No w sumie Walter R. odsiedział w więzieniu 40 lat życia. 6 października 1989 roku w Świdnicy zaginęła pani Kazimiera. Pani Kazimiera była osobą znaną, dlatego że była właścicielką myjni samochodowej. Wyobrażacie sobie koniec lat 80. myjnia samochodowa. Z góry było wiadomo, że musi mieć duże pieniądze. I rzeczywiście pani Kazimiera takie pieniądze miała. Niedawno owdowiała, była samotna, ale wszyscy wiedzieli, że jest kobietą majętną. Więc kiedy zaginęła, zaczęto jej szukać, sprawdzono wszystkie możliwe miejsca, no ale nigdzie jej nie było. Milicjanci jeszcze wtedy przeszukali jej mieszkanie. Okazało się, że mieszkanie jest splądrowane, że ktoś zabrał sprzęt RTV, że zabrał sporo złota, które miała w mieszkaniu. No i nie było wiadomo, co się stało. Tutaj rzeczywiście w tej sprawie pojawia się dobra praca operacyjna ówczesnych milicjantów. Wygląda na to, że oni z racji tego, że Walter R. no, pojawiał się w różnego rodzaju historiach, mieli wokół niego różnego rodzaju agentów. I wtedy jeden z takich agentów, no to była kobieta, powiedziała, że prawdopodobnie 3 pierścionki z tego mieszkania dał innej kobiecie właśnie Walter R. No ale Waltera Brzytwy nigdzie nie było. Wraz ze zniknięciem pani Kazimiery zniknął także Walter R. Gdzie się podziewał, nikt tego nie wiedział. W związku z tym prowadzący śledztwo postanowili Waltera jakoś wypłoszyć. Śledczy postanowili skontaktować się z Michałem Fajbusiewiczem i programem 997. W momencie, kiedy program był realizowany, okazało się, że do komisariatu w Lubawce zadzwonił pewien pan. W czasie programu pokazywano, opowiedziano oczywiście historię pani Kazimiery, powiedziano także, że podejrzewanym o jej zniknięcie jest właśnie Walter R. i w tym momencie, w czasie trwania programu, ten człowiek dzwoni właśnie do komisariatu w Lubawce i mówi, że zna tego człowieka, że ten człowiek mieszka u jego sąsiadki i jeździ białym polonezem. Na szczęście milicjanci z Lubawki bardzo szybko pojechali na miejsce, bo Walter R. również ten program oglądał. Już zdążył zapakować walizki, już wsadził je do tego białego poloneza. Na widok radiowozu ruszył z piskiem opon, ale radiowóz zdołał mu zajechać drogę i tym sposobem Walter R. został zatrzymany. Rozpoczęło się przesłuchanie i on mówi w ten sposób, że
panią Kazimierę zna. Natomiast z tego, co on wie, pani Kazia wyjechała na wczasy odchudzające i z pewnością niedługo cała i zdrowa wróci. No, prowadzący śledztwo zaczęli sprawdzać również i inne rzeczy. Zainteresował ich w tym momencie ten biały polonez, którym on jeździł. I tutaj się okazało, że tym białym polonezem jeździł pewien złotnik, jubiler z Jeleniej Góry. Mało tego, ten złotnik zaginął mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaginęła pani Kazimiera i nie było wiadomo, co się z nim stało. Walter R. oczywiście powiedział, że po pierwsze sprzedał trochę złota pani Kazi, sprzedał również samochód, a ten biały polonez, no to po prostu kupił. Nic nie wie, nie ma zielonego pojęcia na temat tego, co mogło się stać z panią Kazią i z panem Mieczysławem, czyli złotnikiem z Jeleniej Góry. No i w tym momencie sprawa wydawała się być beznadziejną, dlatego że, no cóż, pani Kazimiery nigdzie nie było, pana Mieczysława także nigdzie, zwłok także nigdzie. I w tym momencie znowu pojawiają się informatorzy. Tym razem informator o pseudonimie Mareczek powiedział, że ma taką wiadomość, taką informację, że przypuszczalnie zwłoki pani Kazimiery są utopione w takim wyrobisku, w zbiorniku wodnym w Rogoźnicy. On ma taką wdzięczną nazwę Daisy. Postanowiono przeszukać ten zbiornik. To jest takie miejsce dosyć znane w tej miejscowości, szczególnie ulubione przez złodziei samochodowych, dlatego że tam jest łatwy dojazd, można tam przyjechać i często złodzieje, jak już im jakieś rzeczy nie są potrzebne, to po prostu w tym wyrobisku topią. Rozpoczęły się poszukiwania, zjawili się płetwonurkowie, duża grupa, poszukiwania rzeczywiście na dużą skalę. Krok po kroku zaczęto przeszukiwać ten zbiornik. Znaleziono cały samochód zatopiony, znaleziono motocykl, znaleziono bardzo wiele części samochodowych, no ale zwłok nie było. Trwało to dłuższy czas. W zasadzie już i policjanci, i płetwonurkowie mieli dość. Wydawało się, że informacja jest nieprawdziwa. Tak stali i debatowali, co dalej zrobić. Kiedy tak stali taką grupą, w którymś momencie szef płetwonurków spojrzał do góry i tak mniej więcej na wysokości, jak jest to drzewo, zobaczył zawieszone na kikucie drzewa jakieś worki. Do tych dużych worków przyczepione były mniejsze worki, w zasadzie to były reklamówki. Postanowili to ściągnąć. Kiedy już to zrobili, zajrzeli do środka, no i w środku prawdziwa makabra. Tam były porąbane ludzkie zwłoki, wymieszane części, mnóstwo oczywiście krwi, widok makabryczny. Już od razu było wiadomo, że nie są to zwłoki jednej osoby. Potem okazało się, że są to zwłoki dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Ale nigdzie nie było głów. Te zwłoki były po prostu bez głowy. Zaczęto się zastanawiać, czy głowy mogły być w którejś z tych reklamówek, które po prostu spadły i gdzieś leżą na dnie zbiornika. Ten zbiornik ma jeszcze takie nierówne raz brzegi, ale ich powierzchnia pod wodą również jest taka nierówna, są tam takie płyty. Zakładali, że jeżeli głowy wpadły do środka, to mogły się po prostu gdzieś tam zaklinować. Rozpoczęło się poszukiwanie głów.
I wtedy z pomocą przyszli żołnierze, a w zasadzie saperzy z takiej jednostki specjalnej w Lubaniu. Żołnierze postanowili wysadzić dno tego zbiornika. Założyli ładunki wybuchowe, doszło do detonacji i wtedy wypłynęła reklamówka. W środku była głowa pani Kazimiery. Drugiej głowy nie odnaleziono. No, przypuszczalnie wciąż gdzieś tam po prostu jest. Na podstawie wszystkich dowodów, materiałów, Walter R. został skazany na 25 lat więzienia. Wyszedł w roku 2015, ale to nie był koniec. W sumie niedawno, dlatego że w grudniu 2020 roku w Kamiennej Górze został zamordowany 68-letni Zygmunt S. Znaleziono go w mieszkaniu, ciało potwornie zmasakrowane. Został zabity przypuszczalnie przy pomocy siekiery. Został, jak powiedziałem, zmasakrowany. Zaczęto prowadzić śledztwo, zaczęto poszukiwać tego, który zabił. Wszystkie dowody wskazują na to, że zabił właśnie Walter R., że to zabójstwo było na tle jakichś porachunków narkotykowych. Te okoliczności są ustalane, nie ma wątpliwości, że zrobił to właśnie Walter R., pseudonim Brzytwa. W momencie, kiedy został złapany, zatrzymany przez policjantów, miał przy sobie pistolet, miał przy sobie narkotyki i, jak wam mówiłem, miał już 79 lat. Tym razem dostał dożywocie i taką karę odsiaduje. Walter R., pseudonim Brzytwa, ma dwie twarze. Z jednej strony potrafi być miły, sympatyczny. To taki raczej niewysoki pan, ale zawsze zadbany, zawsze ładnie pachnący. Mało tego, chodził do filharmonii, chodził do biblioteki, potrafił oczarować kobiety. Zresztą oprócz tych przestępstw, które ma na swoim koncie, jak kradzieże, jak oszustwa, jak zabójstwa, ma również przestępstwa matrymonialne. No, tak jak powiedziałem, rzeczywiście z kobietami radził sobie świetnie. Notabene panią Kazimierę poznał w ten sposób, że po raz pierwszy usłyszał o niej w więzieniu. Tam ktoś powiedział, że jest to bogata wdówka. No i wtedy się nią zainteresował. Kiedy ją poznał, powiedział, że jest kolegą jej zmarłego męża. Kolegą z wojska i razem w wojsku służyli. Tak ją właśnie poznał. Jak powiedziałem, Walter R. siedział w więzieniu 40 lat. No, ale 40 lat nie siedział. Za każdym razem, kiedy był przesłuchiwany przez śledczych i było wspomnienie jakiegoś zabójstwa, wzruszał ramionami, uśmiechał się, był dosyć ironiczny. Oczywiście nigdy do niczego się nie przyznawał, ale możemy założyć, że na swoim koncie może mieć dużo więcej tego typu makabrycznych historii, o jakich dzisiaj mówiliśmy. Odsiaduje dożywocie. Z tego, co mówią strażnicy, w celi chodzi kilka kilometrów. Ponoć robi 100 pompek dziennie, utrzymuje się w dobrej formie. Nie wiem, być może liczy na to, że wyjdzie warunkowo jeszcze przed odsiedzeniem całego wyroku. No, miałby wtedy jakieś 105 lat, ale w życiu wszystko możliwe. To tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. Może wrócicie do historii zabójstwa pani prokurator Jedynak w Krakowie. A na dzisiaj to tyle. No i oczywiście trzymajcie się.